Ewangelia według świętego Marka. Ewangelia, czyli dobra nowina o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, zaczyna się tak. Prorok Izajasz napisał w swojej księdze. To jest mój poseł, mówi Bóg. On przygotuje ci drogę. Głos rozlega się na pustyni. Przygotujcie drogę dla Pana prostujcie przed nim ścieżki pojawił się więc na pustyni Jan chrzciciel z takim wezwaniem nawróćcie się i przyjmijcie chrzest a bóg odpuści wam grzechy i schodzili się do niego ludzie z całej judei oraz wszyscy mieszkańcy jerozolimy wyznawali swoje grzechy a on chrzcił ich w wodach jordanu jan nosił płaszcz z wielbłądziej wełny związany w pasie rzemieniem żywił się szarańczą i miodem dzikich pszczół i głośno wołał idzie za mną ktoś o wiele potężniejszy ode mnie któremu nie jestem godny schyliwszy się rozwiązać rzemyki jego sandałów ja was chrzciłem wodą a on będzie was chrzcił duchem świętym Wtedy właśnie przyszedł tam Jezus z Nazaretu Galilejskiego i został przez Jana ochrzczony w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał otwierające się niebo i ducha, który jakby gołąb spłynął na niego. I z niebios rozległ się głos, ty jesteś moim ukochanym synem, ciebie wybrałem. Wkrótce potem duch zaprowadził go na pustynię, gdzie przez czterdzieści dni przebywał wśród dzikich zwierząt. Tam szatan poddawał go próbie, ale aniołowie byli na jego rozkazy. Potem, gdy Jan został uwięziony, Jezus poszedł do Galilei głosić dobrą nowinę od Boga. Nadszedł oczekiwany czas. Królestwo Boże już blisko, nawróćcie się i uwierzcie w dobrą nowinę. Gdy Jezus szedł brzegiem jeziora galilejskiego, zobaczył dwóch rybaków Szymona i jego brata Andrzeja, którzy zarzucali sieci w jezioro. Chodźcie ze mną, powiedział, a ja nauczę was łowić ludzi. Zaraz zostawili sieci i poszli z nim. Nieco dalej zobaczył w łodzi Jakuba i jego brata Jana, synów Zebedeusza, którzy naprawiali sieci. Ich także natychmiast zawołał. Zostawili więc w łodzi swego Ojca Zebedeusza razem z pomocnikami i poszli z Jezusem. Stamtąd udali się do Kafarnaum. A w dzień sabatu Jezus wszedł do synagogi i nauczał. Wzbudził tam podziw dla swojej nauki, bo nie nauczał ich jak znawcy prawa, ale jak ten, kto ma pełnię władzy. W tej synagodze znalazł się człowiek opętany przez demona, który krzyknął: Zostaw nas w spokoju, Jezusie Nazaretańczyku, przyszedłeś nas zniszczyć. Wiem, kto Ty jesteś, święty Mąż Boży. Milcz i zostaw go, rozkazał Jezus. Demon wstrząsnął człowiekiem gwałtownie i uciekł z głośnym krzykiem. Wszyscy byli przerażeni i zaczęli się zastanawiać co się dzieje jakaż moc w tej nauce on nawet demonom rozkazuje i są mu posłuszne wieść o Jezusie bardzo szybko rozeszła się poza granice Galilei po wyjściu z synagogi udali się z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja gdzie teściowa Szymona leżała w gorączce o czym zaraz powiedziano Jezusowi? Jezus podszedł do niej, wziął za rękę i pomógł jej wstać. Gorączka natychmiast ustąpiła i kobieta zaczęła podawać do stołu. Wieczorem po zachodzie słońca przynosili do niego wszystkich chorych i obłąkanych, a całe miasto zgromadziło się przed domem. Jezus przywrócił zdrowie wielu cierpiącym na różne choroby i ujarzmił wiele demonów ale zabraniał im odzywać się bo wiedziały kim jest Jezus wstał wczesnym rankiem jeszcze przed świtem wyszedł z domu udał się na odludne miejsce i tam się modlił wkrótce Szymon i jego towarzysze poszli go szukać a gdy go znaleźli powiedzieli wszyscy pytają o ciebie Jezus odpowiedział pójdziemy gdzie indziej do sąsiednich osiedli również i tam muszę iść i zanieść poselstwo bo takie jest moje zadanie chodził z tym poselstwem od synagogi do synagogi po całej galilei i ujarzmiał demony przyszedł kiedyś do niego pewien trendowaty Patł przed nim na kolana i błagał: Jeśli tylko zechcesz, możesz mnie uzdrowić. Wtedy Jezus, pełen współczucia, wyciągnął rękę, dotknął go i powiedział: Chcę, będziesz zdrowy. W tej samej chwili zniknął trąd, a człowiek ten został uzdrowiony. Jezus odesłał go do domu i surowo mu nakazał Pamiętaj, abyś o tym nie mówił nikomu. Idź tylko do kaplana, niech cię zbada i stwierdzi, że jesteś czysty, a wtedy za swoje uzdrowienie złożysz ofiarę nakazaną przez Mojżesza. Ale on, gdy odszedł, zaczął wszystko opowiadać i całą tę rzecz rozgłaszać. Dlatego Jezus nie mógł już jawnie pokazywać się w mieście i przebywał w miejscach niezamieszkałych. Ludzie jednak zewsząd schodzili się do niego. Po kilku dniach Jezus wrócił do Kafarnaum, i rozeszła się wieść, że jest w domu. Zgromadziło się tam wielu ludzi, także nawet pod drzwiami był tłok, a on im głosił słowo Boże. Wtedy czterej mężczyźni przynieśli sparaliżowanego człowieka, ale z powodu tłoku nie mogli się dostać do Jezusa. Rozebrali więc dach nad izbą, gdzie on przebywał, i przez otwór spuścili chorego na noszach. Jezus, widząc z jaką wiarą przychodzą, powiedział do sparaliżowanego: Synu, jesteś wolny od swoich grzechów. Siedziało tam też kilku znawców prawa, którzy zastanawiali się, jak on może tak mówić. To bluźnierstwo. Nikt, prócz Boga, nie może uwalniać od grzechów. Jezus od razu przeniknął ich myśli i zapytał: Dlaczego tak myślicie? Czy łatwiej jest powiedzieć sparaliżowanemu, jesteś wolny od swoich grzechów, czy też wstań, weź swoje nosze i zacznij chodzić? Musicie wiedzieć, że Syn Człowieczy ma na ziemi prawo uwalniać od grzechów. Dlatego teraz mówię do sparaliżowanego Wstań, weź nosze i idź do domu. Chory wstał, zabrał swoje nosze i zaraz wyszedł stamtąd. Wszyscy patrzyli na to ze zdumieniem, wysławiali Boga i mówili Nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego. Potem Jezus poszedł znowu nad jezioro, przychodziło tam do niego dużo ludzi, a on ich nauczał. Gdy poszedł dalej, zobaczył lewiego syna alfeusza, który pobierał cło, powiedział mu: chodź ze mną lewi wstał i poszedł z nim. potem gdy Jezus z uczniami gościł w jego domu, zasiedli do stołu razem z nimi poborcy podatków i ludzie o złej sławie wielu ich bowiem przyłączyło się do niego gdy znawcy prawa ze stronnictwa faryzeuszy zobaczyli że Jezus jada razem z poborcami podatków i ludźmi o złej sławie zapytali jego uczniów jakże on może z takimi ludźmi zasiadać przy jednym stole Jezus usłyszał to i powiedział zdrowym nie trzeba lekarza Lecz tym, którzy chorują. Nie przyszedłem wzywać do opamiętania sprawiedliwych, lecz grzeszników. Kiedy uczniowie Jana oraz Faryzeusze pościli, zwrócono się do Jezusa z zapytaniem: Dlaczego uczniowie Jana i Faryzeusze zachowują post, a Twoi uczniowie nie? Wtedy Jezus odpowiedział: Czy można wymagać, by goście weselni nic nie jedli. Nie. Dopóki Pan Młody jest z nimi, nie mogą odmawiać jedzenia. Ale nadejdzie czas, kiedy zabiorą im Pana Młodego, wtedy dopiero będą pościć. Nikt nie łata starego ubrania kawałkiem nowego materiału, bo nowa łata rozrywa stare sukno i robi się jeszcze większa dziura. Nikt nie wlewa też Młodego wina do starych bukłaków, bo wino je rozsadzi, a wtedy i wino, i bukłaki zmarnują się. Młode wino należy nalewać do nowych bukłaków. Raz w dzień sabatu szedł Jezus wzdłuż łanów zboża, a Jego uczniowie przechodząc zrywali kłosy. Wtedy faryzeusze zwrócili Mu uwagę. Widzisz, co oni robią w Sabat? Tego przecież robić nie wolno. Czy nigdy nie czytaliście, odpowiedział im, co zrobił Dawid, kiedy wraz ze swymi towarzyszami znalazł się w ciężkim położeniu i był głodny? Za czasów arcykapłana Abiatara wszedł do domu Bożego i jadł święcone chleby, które wolno jeść tylko kapłanom. A on dał je także swoim towarzyszom. Potem dodał: Przecież sabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla sabatu. Tak więc syn człowieczy jest panem sabatu. Gdy następnym razem wszedł Jezus do synagogi, był tam człowiek z bezwładną ręką. A ci, którzy chcieli oskarżyć Jezusa, Uważnie obserwowali, czy uleczy w Sabat chorego. Wtedy Jezus powiedział do tego człowieka: Wyjdź na środek, i zwrócił się do nich: Czy należy w Sabat wyświadczać dobro, czy zło, życie ratować, czy niszczyć? Ale oni milczeli. Popatrzył na nich z gniewem i ze smutkiem zarazem, ponieważ byli bez serca a do chorego powiedział wyprostuj rękę. Wyprostował ją i odzyskał w niej władzę. Faryzeusze zaraz wyszli naradzić się ze stronnikami Heroda, jak zgładzić Jezusa. Czasem Jezus z uczniami powrócił nad jezioro, a za nim ciągnęło wielu ludzi z Galilei i Judei. Z Jerozolimy i Idumei, z Zajordanu, z okolic Tyru i Sydonu, cały ten tłum przychodził do niego, ponieważ słyszeli, czego dokonywał. On zaś polecił uczniom przygotować dla siebie łódź, bo tłum na niego napierał. Wielu ludzi uleczył. Inni chorzy cisnęli się do Niego, aby go chociaż dotknąć. Opanowani przez demony, widząc Jezusa, padali przed Nim i krzyczeli: Ty jesteś syn Boży. On zaś stanowczo nakazał im, aby Go nie ujawniali. Później wszedł na górę i wezwał do siebie tych, których sobie upatrzył. Gdy do Niego podeszli, postanowił, że będzie ich dwunastu. Będą mu towarzyszyć. I pośle ich wygłosili dobrą nowinę, i da im moc ujarzmiania demonów. Byli to Szymon, któremu dał na imię Piotr, bracia Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, którym dał przydomek Boanerges, to znaczy synowie burzy. Potem Andrzej Filip, Bartłomiej, Mateusz, Tomasz, Jakub, syn Alfeusza. Tadeusz, Szymon ze stronnictwa Zelotów i Judasz z Kariotu, który później zdradził Jezusa. Potem poszedł do domu. I znowu zebrał się tłum ludzi, tak że nawet nie mieli kiedy zjeść kawałka chleba. Gdy o tym wszystkim dowiedzieli się jego najbliżsi, przyszli go zabrać ze sobą, bo myśleli, że stracił rozum. Natomiast znawcy prawa Którzy przyszli z Jerozolimy, twierdzili, że jest w zmowie z Belzebubem i ujarzmia demony z rozkazu samego ich władcy. Zwołał więc wszystkich do siebie i dał im parę przykładów. Czy może szatan ujarzmić szatana? Każde państwo rozdarte niezgodą jest skazane na zagładę. I każdy dom, w którym brakuje zgody, nie utrzyma się. Gdyby więc szatan sam wystąpił przeciwko sobie i byłby wewnętrznie skłócony, nie mógłby się ostać i zginąłby. To byłby jego koniec. Nikt przecież nie włamie się do domu siłacza i nie zrabuje jego rzeczy, zanim go nie zwiąże. Dopiero potem może ograbić jego dom. Zapewniam Was, że wszystkie grzechy i obelżywe słowa, które kiedykolwiek ludzie wypowiedzą, mogą im być wybaczone kto jednak wypowie obelżywe słowo przeciwko Duchowi Świętemu nigdy nie otrzyma przebaczenia i będzie obciążony winą na wieki w ten sposób odpowiedział na zarzut że jest w zmowie z demonami Gdy przyszła jego matka i bracia, zatrzymali się przed domem i posłali po niego, by go wywołać. Wielu ludzi siedziało dookoła Jezusa, i wtedy mu powiedziano: Twoja matka i bracia stoją przed domem i pytają o ciebie. Moja matka? Moi bracia? Odpowiedział: Kto to taki? Potem spojrzał na tych, którzy siedzieli dookoła niego i oświadczył: to jest moja matka i moi bracia. Moim bratem, moją siostrą i matką jest każdy, kto spełnia wolę Boga. Jezus znowu zaczął nauczać nad jeziorem. Ponieważ zgromadziło się koło niego bardzo dużo ludzi, wszedł do łodzi i usiadł, a cały tłum na brzegu zwrócony był w stronę jeziora. Nauczał ich o wielu sprawach, posługując się przypowieściami. A taka była treść jego nauki. Posłuchajcie: pewien siewca poszedł siać zboże. Gdy siał, niektóre ziarna padły na pobocze drogi, a ptaki przylatywały i zjadały je. Inne padły na grunt kamienisty, gdzie gleba była płytka. Powschodziły wprawdzie szybko na cienkiej warstwie ziemi, ale gdy słońce przygrzało, uschły, zanim zdążyły się zakorzenić. Inne ziarna wpadły między chwasty, które się rozpleniły i zagłuszyły je, także nie wydały plonu. Jeszcze inne padły na żyzną glebę, zakiełkowały, wykłosiły się i obficie obrodziły, po trzydzieści, sześćdziesiąt, a nawet sto ziaren w kłosie. Dodał jeszcze, nie puszczajcie mimo uszu tego, co słyszycie. Później na osobności najbardziej mu oddani pytali Go wraz z dwunastoma o te przypowieści. Wtedy Jezus powiedział Wam powierzono tajemnicę Królestwa Bożego, a innym, spoza waszego grona, podaje się wszystko w przypowieściach. Tak więc, jak mówi prorok, będą patrzeć i patrzeć, a nie zobaczą. Będą słuchać i słuchać, a nie zrozumieją, bo inaczej nawróciliby się, a Bóg by im przebaczył. I dalej tak mówił. Jeżeli nie wiecie o co chodzi w tej przypowieści, to jak zrozumiecie wszystkie inne siewca? To ten, kto sieje słowo. Niektórzy słuchacze są jak pobocze drogi. Gdy słowo pada, słyszą je w prawdzie, ale zaraz przychodzi szatan i wymazuje słowo z ich pamięci. Podobnie jest z tymi, którzy są jak gleba kamienista, na którą pada ziarno, słuchają słowa Bożego i zaraz przyjmują je z radością. Ale nie dają mu się zakorzenić. Brak im stałości... I gdy nadchodzi cierpienie z powodu słowa, natychmiast się załamują. Z innymi jest tak, jak z ziarnem, które padło między chwasty. Usłyszeli wprawdzie słowo, ale troski życia codziennego i ułuda dobrobytu oraz inne namiętności ogarniają ich i zagłuszają słowo, także idzie na marne. Są jednak tacy, którzy słuchają słowa. I przyjmują je jak dobra gleba ziarno. Jedni przynoszą plon trzydzieści razy większy, drudzy sześćdziesiąt, a inni sto razy większy. Potem znowu zaczął mówić do wszystkich. Czy ktoś przynosi świecę po to, by schować ją pod korcem albo pod łóżkiem? Nie. Stawia ją na świeczniku. To, co jest tajne, Zostaje ujawnione, a co zostało ukryte, wyjdzie na jaw. Nie puszczajcie mimo uszu tego, co słyszycie. I dodał: Zwróćcie uwagę na to, czego słuchacie. Jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą, a nawet dadzą więcej. Bowiem ten, kto coś zyskał, dostanie więcej, a ten, kto nic nie zyskał, straci nawet to co ma z królestwem bożym mówił dalej jest tak jak z człowiekiem który obsiewa pole ziarnem czy potem śpi czy czuwa w nocy i w dzień ziarno kiełkuje i rośnie a on sam nawet nie wie jak najpierw pojawia się źdźbło potem kłos i wreszcie dojrzałe ziarno w kłosie gdy tylko zboże dojrzeje Człowiek wychodzi w pole i zaczynają się żniwa. Zapytał jeszcze: Z czym możemy porównać Królestwo Boże? Jaką posłużyć się przypowieścią? Przypomina ono ziarnko gorczycy, które w czasie siewu jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi, a potem wyrasta z niego roślina większa niż inne ziele. Rozrasta się tak bujnie, że ptaki w jej cieniu mogą wić sobie gniazda. W wielu podobnych przypowieściach przemawiał do nich Jezus, żeby go mogli zrozumieć. W inny sposób nie przemawiał do ludzi i dopiero gdy był sam z uczniami, wszystko im wyjaśniał. Tego samego dnia pod wieczór powiedział do nich — Popłyńmy na drugą stronę. Zostawili więc ludzi na brzegu, wsiedli z Jezusem do łodzi i popłynęli. Inne łodzie płynęły obok. Wtem zerwała się gwałtowna burza i fale przelewały się przez burtę, a łódź napełniała się wodą. Jezus tymczasem spał z głową opartą o burtę w tylnej części łodzi. Obudzili Go więc, zawołali... Nauczycielu, giniemy, nic cię to nie obchodzi? Wtedy Jezus wstał, ujarzmił wiatr i rozkazał jezioru: ucisz się i uspokój. wiatr ustał i zapanowała wielka cisza dlaczego się boicie zapytał Jezus wciąż brak wam wiary ale uczniów ogarnął lęk i podziw i pytali jeden drugiego kto to jest że nawet wiatr i fale go słuchają wkrótce Dobili do drugiego brzegu jeziora i znaleźli się w okolicy Gerazy. Gdy Jezus wychodził z łodzi, wybiegł mu naprzeciwko spośród grobów pewien obląkany człowiek. Miał on kryjówkę w grobach i nawet łańcuchami nie można Go było spętać, bo wszystkie powrozy i łańcuchy często zrywał i zrzucał z siebie. Tak więc nikt nie miał dość siły, by Go poskromić. Po całych dniach i nocach miotał się pośród grobów, krzyczał i kaleczył się kamieniami. Gdy zobaczył z daleka Jezusa, przybiegł, patł przed Nim na twarz i głośno krzyknął: Zostaw mnie w spokoju Jezusie, Synu Boga Najwyższego. Błagam na Boga, nie dręcz mnie. Krzyczał tak, bo Jezus rozkazał demonowi: opuść tego człowieka. Potem Jezus zapytał: Jak ci na imię? A on na to: Moje imię, legion, bo jest nas wielu! I bardzo go prosił, by ich nie wypędzał z tej okolicy. U stóp wzgórza pasło się duże stado świn, więc demony zaczęły go błagać: Pozwól nam wejść w te świnie. Jezus pozwolił. Wtedy demony zerwały się i weszły w świnie. A stado, około dwóch tysięcy sztuk, pognało po stromym zboczu do jeziora i utonęło w nim. Ci, którzy pilnowali świń, uciekli i opowiedzieli o tym w miasteczku i we wsiach. Ludzie zaś poszli popatrzeć co się stało. Kiedy przyszli do Jezusa i zobaczyli, że ten obłąkany, który cierpiał z powodu tylu demonów, siedzi teraz ubrany i przytomny, ogarnął ich lęk i podziw. Świadkowie wydarzenia opowiedzieli im co się stało z obłąkanymi i ze świniami, a potem zaczęli go błagać, żeby opuścił te strony. Kiedy Jezus już wsiadał do łodzi, poprosił go ten człowiek, by mógł z nim zostać. On jednak nie zgodził się, ale polecił mu: Wracaj do domu i do swoich, opowiedz im, co Bóg dla ciebie uczynił i jak się nad tobą zlitował. Odszedł więc i zaczął w dziesięciogrodzie opowiadać, co Jezus zrobił dla niego, a wszyscy się bardzo dziwili. Kiedy Jezus przepłynął znów na drugi brzeg, zebrał się przy Nim nad jeziorem wielki tłum. Przyszedł tam Jair, jeden ze zwierzchników synagogi, patł mu do nóg i usilnie prosił, Moja córeczka umiera, przyjdź, połóż na nią ręce i ocal jej życie. Jezus poszedł więc z nim, a towarzyszył im duży tłum, napierający ze wszystkich stron. Wśród tego tłumu była pewna kobieta, która od dwunastu lat miewała krwotoki. Bardzo się nacierpiała, choć leczyła się u wielu lekarzy. Wydała cały majątek i nic jej to nie pomogło. Przeciwnie, jeszcze jej się pogorszyło. Gdy usłyszała o Jezusie, wmieszana w tłum, podeszła od tyłu i dotknęła jego płaszcza, bo pomyślała sobie... Gdybym tylko mogła dotknąć jego płaszcza, byłabym zdrowa. I rzeczywiście, krwawienie zaraz ustało i wyraźnie poczuła, że jest wyleczona ze swej dolegliwości. W tej samej chwili Jezus poczuł, że wyzwoliła się z niego moc, więc odwrócił się do ludzi i zapytał: Kto dotknął mego płaszcza? Na to, uczniowie, widzisz przecież, jaki tu ścisk. A pytasz, kto się ciebie dotknął. On jednak szukał wzrokiem tej, która go dotknęła. Wystraszona kobieta, widząc, co się stało, z drżeniem podeszła, upadła mu do nóg i wyznała całą prawdę. Wtedy Jezus powiedział: Córko, uratowała cię twoja wiara, idź w pokoju zdrowa i wolna od swej dolegliwości. Gdy on to jeszcze mówił przyszli ludzie z domu zwierzchnika synagogi i powiedzieli: twoja córka umarła niepotrzebnie trudzisz nauczyciela dosłyszał to Jezus i powiedział do zwierzchnika synagogi nic się nie bój zaufaj mi i nie pozwolił iść ze sobą nikomu oprócz Piotra Jakuba i jego brata Jana zbliżył się do domu zwierzchnika synagogi a tam zgiełk, zawodzenie i wielki płacz. Wszedł więc i zapytał, po co ten płacz i lament? To dziecko nie umarło. Ono śpi. Wtedy zaczęli się z niego śmiać. On jednak wszystkich wyrzucił, oprócz rodziców i swoich towarzyszy i wszedł tam, gdzie leżało dziecko. Wziął dziewczynkę za rękę i powiedział — Tali ta kumi, córeczko, na moje słowo wstań. Dziewczynka, która miała już dwanaście lat, zaraz wstała i zaczęła chodzić. Wszystkich ogarnęło wielkie zdumienie i zachwyt. Jezus surowo im nakazał, niech nikt się o tym nie dowie. Polecił jeszcze aby dali dziewczynce jeść. Potem zebrali się wokół niego faryzeusze i kilku znawców prawa którzy przybyli z Jerozolimy widzieli że niektórzy uczniowie Jezusa nie przestrzegają rytualnego mycia rąk przed jedzeniem a przecież nikt z faryzeuszy i żydów nie siądzie do stołu jeśli nie umyje rąk według obowiązującego przepisu tak wiernie żydzi trzymają się tradycji gdy wracają z miasta nie siądą do stołu dopóki się nie umyją Prócz tego przejęli i przestrzegają wiele innych przepisów, jak dokładne mycie kubków, dzbanów i półmisków. Z tego właśnie powodu faryzeusze i znawcy prawa zapytali Jezusa, dlaczego Twoi uczniowie nie trzymają się dawnej tradycji, lecz siadają do stołu z nieumytymi rękami? Wtedy On rzekł. Miał słuszność prorok Izajasz, gdy o was obłudnych tak powiedział ten lud czci mnie wargami lecz sercem jest ode mnie daleko na próżno oddają mi cześć skoro ich zasady są ustanowione przez człowieka gardzicie przykazaniem boga a trzymacie się tradycji ludzkiej i dodał Zręcznie potraficie omijać przykazania Boże, byle tylko utrzymać tradycję. Mojżesz wprawdzie powiedział: Czci Ojca swego i Matkę, oraz kto byl żył Ojca lub Matkę, podlega karze śmierci. Wy zaś mówicie: Gdyby ktoś oświadczył któremuś z rodziców korban, to znaczy Moją należność dla ciebie przeznaczyłem na ofiarę w świątyni. Już jest przez Was zwolniony od powinności należnej ojcu lub matce. W ten sposób, przez tradycję, którą pielęgnujecie, podważacie wartość Słowa Bożego. Robicie jeszcze wiele podobnych rzeczy. Potem ponownie zawołał ludzi do siebie i powiedział: Słuchajcie mnie wszyscy i starajcie się zrozumieć. Nie ma takiej rzeczy, która spożywana przez człowieka mogłaby spowodować jego nieczystość. Jedynie człowiek może być źródłem swojej nieczystości. Nie puszczajcie mimo uszu tego, co słyszycie. Gdy Jezus zostawił ludzi i wszedł do domu, uczniowie zapytali go o sens tej przenośni: Czy wy także i tego nie rozumiecie? zapytał. Wiecie przecież, że to, co człowiek spożywa, nie może spowodować jego nieczystości, bo nie dostaje się do serca, lecz do żołądka, a potem jest wydalane. Dodał jeszcze: to człowiek jest przyczyną swojej nieczystości, gdyż z głębi serca człowieka pochodzą złe myśli, które prowadzą do nierządu, kradzieży. Zabójstwa, łamania wierności małżeńskiej, chciwości, złości, fałszu, wyuzdania, zawiści, bluźnierstwa, pychy i głupoty. Te wszystkie złe rzeczy pochodzą z wnętrza człowieka i są przyczyną jego nieczystości. Potem wyruszył stamtąd w okolice tyru. Wszedł do jakiegoś domu, nie chcąc by go rozpoznano, lecz nie udało się utrzymać tego w tajemnicy. Zaraz też pewna kobieta, której córeczka była w mocy demona, usłyszała o nim, przyszła i rzuciła mu się do nóg. A była to Greczynka pochodzenia syryjsko-fenickiego. Prosiła, by uwolnił jej córkę od demona. Ale Jezus powiedział do niej: Niechaj najpierw najedzą się dzieci, bo nie należy odbierać chleba dzieciom i rzucać szczeniętom. Panie, odpowiedziała, przecież szczenięta też zjadają pod stołem to, co nakruszą dzieci. Wtedy on stwierdził: Słusznie powiedziałaś. Wracaj. Demon opuścił twoją córkę. Gdy wróciła do domu, dziecko leżało w łóżku, uwolnione już od demona. W drodze powrotnej z okolic Tyru przeszedł przez Sydon nad jezioro Galilejskie po stronie Dziesięciogrodu. Przyprowadzono do niego głuchoniemego, prosząc, by położył na niego rękę. Jezus wziął go na bok, zdala od tłumu, poślinił palec, włożył mu w uszy. Potem dotknął języka spojrzał w niego westchnął i rzekł Efata to znaczy otwórz się Głuchoniemy natychmiast odzyskał słuch i władzę w języku także zaczął mówić poprawnie Jezus zabronił opowiadać o tym ale im bardziej zabraniał tym bardziej oni to rozgłaszali Ogarnęło ich zdumienie i mówili: Wszystko, co robi, jest dobre. Głuchym przywraca słuch, a niemym mowę. Pewnego dnia, gdy znów zebrało się mnóstwo ludzi i nie mieli co jeść, Jezus przywołał uczniów i powiedział: Żal mi tych ludzi, już trzy dni są ze mną i nie mają co jeść. Jeśli puszczę ich głodnych do domu, Pomdleją w drodze, bo niektórzy przyszli tu z daleka. uczniowie zawołali, któż potrafi nakarmić tylu ludzi na tym pustkowiu. ale on zapytał: ile macie chleba? siedem bochenków odpowiedzieli wtedy kazał ludziom usiąść na ziemi, wziął te siedem bochenków, podziękował Bogu, dzielił i podawał uczniom, a oni. Rozdawali ludziom. Mieli też kilka rybek. Pobłogosławił je i kazał rozdać. Najedli się do syta, a w dodatku zebrali siedem koszy okruszyn. Było tam około czterech tysięcy ludzi. Jezus pozwolił im się rozejść. A sam wsiadł z uczniami do łodzi i popłynął w okolice Dalmanuty. Przyszli tam faryzeusze i zaczęli z nim dyskutować, a chcąc go wystawić na próbę, domagali się, żeby im pokazał znak od Boga. Jezus westchnął głęboko i zapytał: Na co temu pokoleniu jakiś znak? Nie będzie żadnego, zapewniam was. Zostawił ich, wsiadł do łodzi i popłynął na drugi brzeg. Uczniowie zapomnieli zabrać więcej chleba i mieli ze sobą w łodzi tylko jeden bochenek. Wtedy Jezus zaczął ich ostrzegać: Miejcie się na baczności i trzymajcie się z dala od tego zaczynu, jakiego używają faryzeusze i Herod. Oni jednak zaczęli się zastanawiać, o co chodzi? Czy o to, że nie mają chleba? Świadom tego Jezus powiedział: Mówicie, że chleba nie macie. Nie pojmujecie więc jeszcze i nie rozumiecie, tacy tępi jesteście? Macie oczy, a nie widzicie. Macie uszy, a nic do Was nie dociera. Niczego nie pamiętacie? Powiedzcie, ile zebraliście koszy okruszyn, gdy rozdzieliłem pięć chlebów pomiędzy pięć tysięcy ludzi? Dwanaście odpowiedzieli. A ile pełnych koszy okruszyn zebraliście z siedmiu chlebów, które rozdałem czterem tysiącom ludzi. Siedem, odpowiedzieli. Wtedy zapytał. Jeszcze nic nie rozumiecie. Gdy przyszli do Betsajdy, przyprowadzono do Jezusa niewidomego, prosząc, by się Go dotknął. On wziął niewidomego za rękę i poszedł z Nim za obrem wsi. Tam zwilżył mu oczy śliną, położył na nim ręce i zapytał: Czy widzisz coś? Niewidomy rozejrzał się i powiedział: Widzę ludzi, którzy chodzą, ale wyglądają jak drzewa. Jezus jeszcze raz dotknął jego oczu. Wtedy ten człowiek odzyskał wzrok i widział wszystko wyraźnie. Kazał mu więc iść do domu, ale Zabronił pokazywać się we wsi. Potem Jezus przechodził wraz z uczniami przez wioski w pobliżu Cezarei Filipa. Po drodze pytał uczniów: Za kogo uważają mnie ludzie? Za Jana Chrzciciela, odpowiedzieli, albo za Eliasza, albo za jednego z proroków. Jezus pytał dalej: Waszym zdaniem? Kim jestem? Wtedy Piotr oświadczył: ty jesteś mesjaszem. On jednak upomniał ich surowo, aby nikomu o tym nie mówili. I zaraz zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy będzie musiał znieść wiele cierpień. Członkowie Rady Najwyższej, arcykapłani i znawcy prawa wydadzą na niego wyrok i będzie musiał ponieść śmierć, ale po trzech dniach wstanie z grobu. Powiedział to wyraźnie. Wtedy Piotr. Wziął go na bok i zaczął upominać. Ale Jezus odwrócił się, spojrzał na uczniów i ostro skarcił Piotra: Precz mi z oczu kusicielu! Ty rozumujesz po ludzku, nie pojmujesz sprawy Bożej. Potem przywołał do siebie gromadę ludzi wraz z uczniami i rzekł: Jeśli ktoś chce pójść w moje ślady. Niech zapomni o sobie, niech dźwiga swój krzyż i idzie za mną, bo kto chce ocalić swoje życie, ten je straci. A kto poświęci swoje życie dla mnie i dla Ewangelii, ten je ocali. Co będzie miał człowiek z tego, że zdobędzie cały świat, a straci życie? Albo co może dać człowiek w zamian za swoje życie? Jeżeli ktoś wstydzi się mnie i moich słów wobec tych wiarołomnych i grzesznych ludzi tego będzie się wstydził syn człowieczy gdy przyjdzie tu ze świętymi aniołami w blasku majestatu swojego ojca Potem powiedział Zapewniam was że niektórzy z obecnych tutaj nie umrą Dopóki nie zobaczą, że Królestwo Boże urzeczywistnia się w całej pełni. Po sześciu dniach wziął Jezus ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich na wysoką górę, na miejsce odosobnione. Tam w ich obecności nastąpiło Jego przemienienie. Jego szata stała się tak lśniąco biała, że żaden farbiarz na świecie nie potrafiłby jej tak wybielić. Wtem ukazali im się Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Jezusem. Widząc to, Piotr powiedział do Jezusa, O, jak tu pięknie, mistrzu. Postawmy tu trzy namioty dla Ciebie, Mojżesza i Eliasza. Nie wiedział, co trzeba powiedzieć. Bo ogarnęło ich wielkie przerażenie. W tej chwili otoczył ich oblok, a z niego rozległy się słowa: To jest mój ukochany syn, bądźcie mu posłuszni. Spojrzeli natychmiast dookoła, ale nie zobaczyli nikogo prócz Jezusa. W drodze powrotnej Jezus zabronił im mówić o tym widzeniu, dopóki syn człowieczy nie wstanie z grobu. Utrzymywali więc to wydarzenie w tajemnicy, ale w swoim gronie zastanawiali się, co to znaczy wstać z grobu. A Jezusa zapytali: Dlaczego znawcy prawa twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz? Odpowiedział: Tak. Eliasz przyjdzie i wszystko odnowi, ale w Piśmie Świętym jest napisane, że Syn Człowieczy dozna wielu cierpień i pogardy. A co do Eliasza, powiem Wam, że on już przyszedł, ale zrobili z nim co chcieli, zgodnie z tym, co napisano. Gdy wrócili do pozostałych uczniów, zobaczyli wokół nich zbiegowisko i znawców prawa, którzy z nimi dyskutowali. Gdy tylko ludzie dostrzegli Jezusa, w wielkim podnieceniu przybiegli i zaczęli go witać. A on zapytał: O czym tak dyskutujecie? Ktoś z tłumu zawołał: Nauczycielu, przyprowadziłem do ciebie mojego syna, któremu demon odjął mowę. Gdy go pochwyci, chłopiec dostaje drgawek, spianą na ustach, zgrzyta zębami i sztywnieje. Prosiłem już twoich uczniów, by demona ujarzmili, ale nie potrafili. Na to Jezus. O nieufni ludzie, jak długo jeszcze mam być z wami i jak długo mam was znosić? Dajcie mi go tutaj. Przyprowadzono więc chłopca. Gdy demon zobaczył Jezusa, zaraz zaczął rzucać chłopcem, aż ten upadł w konwulsjach na ziemię i wił się z pianą na ustach. Od kiedy na to cierpi? Zapytał Jezus ojca. Od dziecka, odpowiedział. Często wpadał do ognia lub do wody i omal nie zginął. Jeśli więc możesz coś zrobić, zlituj się i pomóż nam. Co znaczy, jeśli możesz? Powiedział Jezus. Dla tych, co wierzą, wszystko jest możliwe. Ojciec chłopca natychmiast wykrzyknął: Wierzę, ale tracę wiarę, pomóż mi! Gdy Jezus zobaczył, że robi się coraz większy ścisk, krzyknął ostro na demona: Rozkazuję ci, zostaw go i więcej nie wracaj, ty niemy i głuchy demonie! Rozległ się wrzask. Demon potrząsnął gwałtownie chłopcem i uciekł. Chłopiec leżał jak martwy. To też wielu ludzi myślało, że umarł. Wtedy Jezus wziął go za rękę i pomógł wstać. Potem poszedł do domu, a gdy został sam z uczniami, zapytali go: Dlaczego nam się to nie udało? Z tym rodzajem demonów, odpowiedział Jezus, nie można sobie poradzić inaczej, jak tylko modlitwą. Potem. Odeszli stamtąd i chodzili po Galilei, ale on nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział, bo miał przekazać swoim uczniom tę prawdę, że syn człowieczy wpadnie w ręce ludzi i zostanie zabity, ale choć martwy, po trzech dniach wstanie z grobu. Uczniowie jednak tego nie rozumieli, a bali się go pytać. W końcu przyszli do Kafarnaum. Gdy byli już w domu, Jezus zapytał, o czym tak dyskutowaliście po drodze? Ale oni nie chcieli się przyznać, że w drodze rozmawiali o tym, kto z nich jest ważniejszy. Jezus usiadł, zawołał wszystkich dwunastu i powiedział, jeśli ktoś chce być pierwszy, niech będzie ostatnim ze wszystkich i niech wszystkim służy. Potem wziął dziecko i kazał mu stanąć w środku, przygarnął je do siebie i powiedział: Kto w moim imieniu przyjmie życzliwie jedno takie dziecko, mnie samemu życzliwie przyjmuje. Co więcej, nie tylko mnie, lecz tego, który mnie posłał. Wtedy odezwał się Jan, nauczycielu, Widzieliśmy, jak pewien człowiek, który nie należy do nas, ujarzmiał demony w Twoim imieniu, zabroniliśmy Mu, bo nie należy do nas. Nie zabraniajcie Mu, powiedział Jezus. Bo nikt nie może dokonywać rzeczy niezwykłych w moim imieniu i zaraz potem źle o mnie mówić. Kto nie jest przeciw nam, ten jest z nami. Jeżeli ktoś poda Wam kubek wody Dlatego, że należycie do Mesjasza, zapewniam was, otrzyma nagrodę. Temu, kto podważa wiarę we mnie u prostodusznych ludzi, byłoby lepiej przywiązać do szyi kamień młyński i wrzucić go do jeziora. Jeżeli twoja własna ręka prowadzi cię do upadku, to ją obetnij, bo lepiej, abyś zyskał życie, będąc kaleką, Niż z obiema rękami poszedł na zatracenie do Gehenny, tam gdzie robactwo żeruje i ogień nie gaśnie. Jeśli Twoja własna noga prowadzi cię do upadku, to ją obetnij, bo lepiej, abyś zyskał życie, będąc kaleką, niż z obiema nogami poszedł na zatracenie do Gehenny. Tam, gdzie robactwo żeruje, i ogień nie gaśnie. Jeśli Twoje własne oko prowadzi Cię do upadku, to je wyłup, bo lepiej jest, abyś bez oka wszedł do Królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu stoczył się do Gehenny, gdzie robactwo żeruje, i ogień nie gaśnie. Ogień wytrawi każdego jak sól. Dobra to rzecz sól. Gdy jednak sól traci moc, czym ją przyprawicie? Miejcie sól w sobie i dbajcie o pokój między sobą. Gdy wyruszył stamtąd i przez Zajordanie szedł do Judei, znowu gromadziły się wokół niego tłumy ludzi, a on nauczał ich jak zazwyczaj. Przyszli także faryzeusze, i podstępnie zapytali go: Czy rozwód jest rzeczą dozwoloną? Jezus w odpowiedzi zapytał: Co wam nakazał Mojżesz? Mojżesz, odpowiedzieli, pozwolił podać na piśmie przyczynę rozwodu i rozejść się. Wtedy Jezus rzekł: Dlatego, że jesteście bez serca, dał wam taki przepis prawny. Już na początku stworzył Bóg. Mężczyznę i kobietę, dlatego opuści syn swoich rodziców i połączy się z żoną. W ten sposób oboje utworzą jedność małżeńską. Nie będą już żyć osobno, lecz we wspólnocie. Niech więc człowiek nie rozdziela tego, co Bóg połączył. Potem w domu uczniowie jeszcze raz wrócili do tej sprawy. Wtedy powiedział im, kto rozwodzi się z żoną i żeni się z inną kobietą, łamie wierność małżeńską. Tak samo łamie wierność małżeńską żona, gdy opuszcza męża i wychodzi za kogoś innego. Potem przynoszono do Jezusa dzieci, aby im błogosławił. Ale uczniowie nie chcieli na to pozwolić. Gdy Jezus to zauważył, oburzył się na nich, i rzekł: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie zabraniajcie im, bo takie jak one, mają swoje miejsce w Królestwie Bożym. Zapewniam Was: Nie znajdzie się w Królestwie Boga ten, kto nie zaufa Bogu, jak dziecko. Potem brał dzieci w ramiona i, kładąc na nie ręce, błogosławił. Gdy znów wyruszał w drogę, przybiegł jakiś człowiek, patł przed nim na kolana i zapytał: Dobry nauczycielu, co mam robić, aby zapewnić sobie życie wieczne? Wtedy Jezus zapytał: Dlaczego nazywasz mnie dobrym? Tylko jeden Bóg jest dobry. Znasz przecież przykazania: nie zabijaj, nie łam wierności małżeńskiej, nie kradnij, nie składaj fałszywych zeznań, nie oszukuj, czcij ojca i matkę. — Nauczycielu — odpowiedział — od najmłodszych lat przestrzegam tych wszystkich przykazań. Jezus spojrzał na niego z miłością i powiedział — Brak ci tylko jednej rzeczy. Sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj nędzarzom, a będziesz miał skarb w niebie. Potem chodź ze mną. Na te słowa ów człowiek zmienił się na twarzy i odszedł przygnębiony, bo miał wielki majątek. Jezus zwrócił się do swoich uczniów i powiedział: Jak trudno bogatym dostać się do Królestwa Bożego. Słowa te zdziwiły uczniów, więc Jezus powtórzył: Tak, moi drodzy. Niełatwo dostać się do Królestwa Bożego. Prędzej wielbłąd przejdzie przez ucho igły, niż bogaty wejdzie do Królestwa Bożego. Jeszcze bardziej ich to zaniepokoiło. Kto w takim razie może być ocalony, mówili między sobą. Jezus spojrzał na nich i powiedział: Dla ludzi to niemożliwe, ale nie dla Boga. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Wtedy Piotr odezwał się do niego: My przecież zostawiliśmy wszystko i poszliśmy z tobą. Na to Jezus: Zapewniam was, że każdy, kto dla mnie i dla Ewangelii opuścił dom, rodzeństwo rodziców, czy też dzieci albo ziemię, otrzyma już teraz w doczesności Sto razy więcej domów, ziemi, braci, sióstr, matek i dzieci, ale wśród prześladowań, a w czasach przyszłych otrzyma życie wieczne. Ale wielu pierwszych znajdzie się na końcu, a wielu ostatnich na czele. Jezus prowadził uczniów drogą do Jerozolimy. Byli zaniepokojeni, a ludzi, którzy im towarzyszyli, ogarnął lęk. Wtedy On jeszcze raz zebrał koło siebie dwunastu i zaczął im mówić: Co go czeka? Słuchajcie, idziemy teraz do Jerozolimy, gdzie Syn Człowieczy zostanie wydany w ręce arcykapłanów i znawców prawa. A oni skażą go na śmierć, i potem oddadzą obcym, którzy go wyśmieją, oplują, wysmagają biczami i zabiją. Ale on trzeciego dnia wstanie z grobu. Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, wysunęli się naprzód i powiedzieli: Nauczycielu, chcemy, byś spełnił naszą prośbę. A co mam dla was zrobić? Zapytał Jezus: Daj nam najlepsze miejsce przy sobie, gdy już odniesiesz triumf. Sami nie wiecie, czego żądacie, odpowiedział im. Czy wystarczy Wam sił, aby tak cierpieć, jak ja będę cierpiał i przejść taki chrzest krwi, jaki ja przejdę? Wystarczy, odpowiedzieli. Wtedy Jezus oświadczył, tak cierpieć jak ja, będziecie na pewno i chrzest, który ja przyjmuję, także przyjmiecie. Ale to nie ja rozdzielam najlepsze miejsca koło siebie. Otrzymają je ci, dla których zostały przygotowane. Pozostali uczniowie zaczęli się gniewać, gdy usłyszeli prośbę Jakuba i Jana. Wtedy Jezus zawołał ich do siebie. I powiedział: Wiecie, że ci, którym się wydaje, że mają władzę, tyranizują swoje narody, a ich dworzanie nadużywają władzy. Ale tak nie może być między wami. Kto chciałby wśród was być wielki, niech wam służy. A kto z was chciałby stać na czele, niech służy wszystkim. Tak samo syn człowieczy. Nie przyszedł po to, aby mu służono, lecz by sam służył i oddał swoje życie jako okup za wielu ludzi. Tak doszli do Jerycha. Potem Jezus z uczniami i wielu innymi ludźmi wychodził z miasta, a przy drodze siedział niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza. Kiedy usłyszał, że to Jezus z Nazaretu, zaczął krzyczeć: Synu Dawida, Jezusie, zlituj się nade mną. Ludzie kazali mu milczeć, ale on coraz głośniej wołał: Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Jezus zatrzymał się i powiedział: Zawołajcie go. Powiedzieli więc niewidomemu: Bądź dobrej myśli, wstań, On cię woła. Wtedy zrzucił płaszcz, zerwał się i zbliżył do Jezusa, który zapytał: co mam dla ciebie zrobić, mistrzu? odpowiedział ślepiec. Chcę widzieć. Chodź odpowiedział jezus. Twoja wiara cię uratowała. W tej chwili niewidomy odzyskał wzrok i poszedł z nim w drogę. W pobliżu Jerozolimy, Betfage i Betanii u stóp Góry Oliwnej Jezus wezwał do siebie dwóch uczniów i polecił im: Wejdźcie do tej wsi leżącej przed nami, tam zaraz na skraju znajdziecie uwiązanego osiołka, na którego nikt jeszcze nie siadał, odwiążcie go i przyprowadźcie. A gdyby ktoś was pytał, dlaczego to robicie, powiedzcie, że jest potrzebny panu, ale wkrótce odeślę go z powrotem. Poszli i znaleźli przy drodze osiołka przywiązanego do bramy domu, więc go odwiązali. A ludzie, którzy tam byli, zapytali: Co robicie? Dlaczego odwiązujecie tego osiołka? Uczniowie powiedzieli więc to, co im kazał Jezus, a oni pozwolili im odejść. Gdy przyprowadzili osiołka, zarzucili mu na grzbiet swoje płaszcze. A Jezus wsiadł na Niego. Jedni swoimi płaszczami, inni zielenią wyścielali przed Nim drogę. Ci, którzy szli przed Nim i za Nim, wołali – Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana. Niech będzie błogosławione panowanie naszego praojca Dawida, które już nadchodzi – Hosanna na wysokościach. Tak dojechał Jezus do Jerozolimy, aż do świątyni. Tam przyjrzał się wszystkiemu, a ponieważ było już późno, poszedł z dwunastoma uczniami do Betanii. Gdy następnego dnia Jezus wracał z Betanii, poczuł głód. Zobaczył z daleka figowiec pokryty liśćmi, podszedł bliżej w nadziei, że coś na nim znajdzie, lecz prócz liści niczego nie znalazł bo nie była to pora owocowania Jezus powiedział wtedy do figowca tak że uczniowie słyszeli niech już nikt nigdy nie je twoich owoców gdy wrócili do jerozolimy Jezus wszedł do świątyni i zaczął wypędzać stamtąd handlarzy i przewracać stoły tych którzy wymieniali pieniądze oraz stragany sprzedawców gołębi nie pozwolił nawet by jakiekolwiek sprzęty przenoszono przez świątynię. Potem wyjaśnił im. — Czy nie czytamy w piśmie? Mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów, a wy robicie z niego jaskinie zbójców? Słyszeli to arcykapłani i znawcy prawa. Zaczęli więc myśleć o tym, jak go zniszczyć. Obawiali się jednak Jezusa, ponieważ ludzie podziwiali jego naukę. Wieczorem Jezus z uczniami wyszedł z miasta. Rano, przechodząc znów koło figowca, zobaczyli, że usechł zupełnie. Piotr przypomniał. — Mistrzu, popatrz! Figowiec, na który rzuciłeś klątwę, usechł. Jezus na to. — Zaufajcie bez reszty Bogu! Zapewniam was, że gdyby ktoś rozkazał tej górze unieść się i rzuć w morze i nie dopuszczał do siebie zwątpienia, tylko wierzył, że tak się stanie, rozkaz jego się spełni. Dlatego mówię wam: wierzcie, a otrzymacie wszystko, o co będziecie prosili w modlitwie, a to się spełni. Gdy się modlicie, przebaczajcie wszystkim do których macie urazę, wtedy i wasz Ojciec w niebie przebaczy Wam przewinienia. A jeśli nie przebaczycie innym, to i wasz Ojciec w niebie nie przebaczy Wam. Potem znów poszli do Jerozolimy. Gdy Jezus przechadzał się po terenie Świątyni, zbliżyli się do niego arcykapłani, znawcy prawa i członkowie Rady Najwyższej i zapytali. Jakim prawem robisz to wszystko? Kto cię do tego upoważnił? Jezus odpowiedział: Ja też postawię wam jedno pytanie. Jeżeli mi odpowiecie, to i ja wam powiem, jakim prawem to robię. Czy Jan chrzcił z nakazu Bożego, czy ludzkiego? Wtedy oni zaczęli się naradzać: Jeżeli powiemy z Bożego, to zapyta, dlaczego więc nie uwierzyliście mu? A jeżeli powiemy z ludzkiego, narazimy się tłumowi, bo wszyscy uważają, że Jan jest prorokiem. Odpowiedzieli więc Jezusowi: Nie wiemy. To i ja wam nie powiem, odparł Jezus, jakim prawem to robię. Potem zaczął im opowiadać przypowieści. Pewien człowiek założył winnicę, ogrodził ją, Postawił wieżyczkę strażniczą, potem wynajął dzierżawcom i wyjechał. O właściwej porze wysłał do dzierżawców swojego człowieka po część zbiorów z winnicy. Ale oni go pochwycili, pobili i przepędzili z pustymi rękami. Wkrótce posłał do nich innego człowieka, ale i tego zbili po głowie i wydrwili. Potem posłał jeszcze jednego, którego zabili. I kilku innych, których bądź pobili, bądź pozabijali. Miał jeszcze ukochanego syna. W końcu posłał go do nich, myśląc: Mojego syna chyba uszanują. Lecz ci dzierżawcy powiedzieli sobie: To syn właściciela, chodźcie, zabijemy go, a jego posiadłość nam przypadnie. Złapali go więc, zabili i wywlekli poza winnice. Co teraz zrobi właściciel winnicy zapytał Jezus przyjdzie, zabije dzierżawców, a winnicę da innym czy nie czytaliście w pismach kamień, który odrzucili budowniczowie stał się kamieniem węgielnym, uczynił to pan i to nas zdumiewa wtedy. Chcieli dostać Jezusa w swoje ręce, bo zrozumieli, że ta przypowieść jest przeciwko nim. Bali się jednak tłumu, więc go zostawili i odeszli. Naswali jednak na niego kilku faryzeuszy i stronników Heroda. Aby go pokonali jego własnymi słowami. Przyszli więc i powiedzieli: Wiemy, nauczycielu, że jesteś uczciwym człowiekiem. Na ludzkiej opinii ci nie zależy, nie zważasz na pozory, ale zgodnie z prawdą nauczasz, jak spełniać wolę Boga. Co powiesz: czy należy płacić podatek cesarzowi, czy nie? Mamy więc płacić, czy nie? On wiedział jednak, jacy są zakłamani, i zapytał: Chcecie mnie wystawić na próbę? Przynieście mi monetę. Podajcie mi srebrnego denara, niech mu się przyjrze. Podali mu denara, a on zapytał: Czyja to twarz i czyje imię? Cesarza odpowiedzieli. Wtedy jezus rzekł: Co się należy cesarzowi, Oddajcie cesarzowi, a co się należy Bogu, oddajcie Bogu. I byli zaskoczeni tą odpowiedzią. Przyszli do niego także saduceusze to ci, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania i postawili mu pytanie: Nauczycielu, Mojżesz nakazuje nam, aby wdowę po bezdzietnym bracie poślubił drugi brat i w ten sposób zapewnił mu potomstwo. Było raz siedmiu braci. Pierwszy z nich ożenił się, lecz umarł bezdzietnie. Drugi brat ożenił się z tą wdową i też umarł bezdzietnie. Z trzecim i następnymi było podobnie. W ten sposób siedmiu braci nie pozostawiło potomstwa. W końcu po nich umarła też ta kobieta. Czyją więc żoną będzie po zmartwychwstaniu? Należała przecież do każdego z siedmiu braci. Jezus im odpowiedział: Jesteście w błędzie, a wiecie dlaczego? Bo nie znacie ani Pism, ani mocy Boga. Po zmartwychwstaniu nikt nie będzie się żenił ani wychodził za mąż. Wszyscy będą żyli jak aniołowie w niebie. A co do tego, że umarli zostaną wzbudzeni, czytaliście przecież w Księdze Mojżesza jak Bóg rzekł do niego z płonącego krzewu: Ja jestem Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Nie jest więc on Bogiem umarłych, lecz żywych. Jakże się bardzo mylicie? Wtedy jeden ze znawców prawa, który przysłuchiwał się dyskusji, uznał, że Jezus dał im trafną odpowiedź, więc zapytał go: które przykazanie jest najważniejsze ze wszystkich? Najważniejsze, powiedział Jezus, brzmi: Słuchaj, Izraelu, nasz Bóg jest jedynym Panem. Będziesz kochał Pana swego Boga całym sercem, całym swoim jestestwem, każdą myślą i z całej siły, a następne będziesz kochał bliźniego. Jak samego siebie nie ma innych przykazań większych. Niż te na to znawca prawa słusznie, nauczycielu, prawdę mówi, że on jest jedyny i nie ma innego Boga. Dlatego kochać go całym sercem, całym umysłem i z całej siły, a bliźniego kochać jak siebie samego, znaczy więcej niż wszystkie ofiary całopalne i inne. Jezus, słysząc jego rozsądną wypowiedź, rzekł Jesteś już całkiem blisko Królestwa Bożego. Potem nikt więcej nie miał odwagi zadawać mu pytań. Gdy Jezus nauczał w świątyni postawił takie pytanie: Jak mogą znawcy prawa twierdzić, że Mesjasz to syn Dawida? Skoro sam Dawid, natchniony przez Ducha Świętego mówi: Powiedział Bóg do mego Pana: zasiądź u mego boku, dopóki twoich wrogów nie rzucę ci do nóg. Jeżeli więc Dawid nazywa go Panem, to jak Mesjasz może być Jego Synem? A tych słów Jezusa słuchało bardzo wielu ludzi. W dalszym ciągu swoich pouczeń tak mówił. Uważajcie na znawców prawa, którzy lubią chodzić w odświętnych strojach, lubią, gdy się ich pozdrawia na bazarze. Lubią zasiadać na honorowych miejscach w synagodze i na pierwszych miejscach przy stole. Oni to, pod pozorem długich modlitw, zagarniają wdowi grosz, za to czeka ich surowy wyrok. Potem Jezus usiadł w pobliżu skarbca i przyglądał się, jak ludzie składają pieniądze na ofiarę. Ludzie bogaci dawali dużo pieniędzy, ale przyszła też bardzo biedna wdowa, która wrzuciła dwa miedziaki wartości jednej czwartej asa. Wtedy Jezus zawołał uczniów i powiedział: Zapewniam Was, że ta biedna wdowa wrzuciła do skarbca więcej niż wszyscy inni, bo oni oddawali część tego, co mieli w nadmiarze, a ona, pomimo swej nędzy, ofiarowała wszystko, co miała na życie. Gdy Jezus wychodził ze świątyni, jeden z uczniów powiedział: Spójrz, Mistrzu, jakie to kamienie i jaka to budowla. Podziwiasz tę ogromną budowlę? powiedział Jezus. Kamień na kamieniu nie zostanie z tego wszystko będzie zburzone. Potem, gdy siedział na Górze Oliwnej, naprzeciw świątyni, Piotr, Jakub, Jan i Andrzej zapytali go poufnie: Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki znak poprzedzi to wydarzenie. Wtedy Jezus zaczął do nich mówić. Uważajcie, nie dajcie się nikomu oszukać, bo przyjdzie wielu takich, którzy się będą podszywać pode mnie i mówić o sobie, to ja, Mesjasz, i niejeden da się oszukać. Gdy usłyszycie o wojnach, i dojdzie do was wrzawa wojenna, nie dajcie się zastraszyć. Tak musi być, lecz nie koniec na tym. Narody i państwa wystąpią przeciwko sobie. W wielu miejscach będzie trzęsienie ziemi i głód. Ale to dopiero początek cierpień. Wy też uważajcie, bo będą was ciągać po sądach i bić w synagogach. Z mojego powodu Będą Was oskarżać przed urzędnikami i władcami, a Wy będziecie wobec nich świadczyć o mnie. Najpierw jednak dobra nowina musi być głoszona wszystkim narodom. Gdy Was już będą prowadzić na przesłuchanie, nie martwcie się zawczasu, co macie mówić. Mówcie to, co Wam w natchnieniu przyjdzie na myśl, bo to nie Wy będziecie mówić lecz Duch Święty. Wtedy brat wyda na śmierć brata, a ojciec syna. Dzieci wystąpią przeciw rodzicom i wydadzą ich na śmierć. Wszyscy was znienawidzą z mojego powodu. Lecz kto wytrwa do końca, będzie ocalony. Gdy jednak zobaczycie haniebne zniszczenie tego miejsca, którego hańbić nie wolno, Czytelniku uważaj, wtedy ten, kto będzie w Judei, niech ucieka w góry. Kto będzie na dachu, niech nie wraca do mieszkania, by zabrać coś z sobą. Kto będzie w polu, niech nie wraca po płaszcz. Najgorzej będzie wtedy kobietom w ciąży i tym, które karmią. Mutlcie się, aby to się nie stało zimą, gdyż będą to czasy takiego ucisku. Jakiego dotąd nie było od dnia, w którym Bóg stworzył świat, ani nigdy już nie będzie. Nikt nie ocaleje, jeśli Pan nie skróci tego okresu, lecz przez wzgląd na Jego wybranych nie będzie to trwało tak długo. Jeśli wtedy ktoś wam powie Mesjasz jest tu, Mesjasz jest tam, nie wierzcie, bo się pojawią różni fałszywi Mesjasze którzy będą robić cuda i dziwy, aby, o ile się da, wprowadzić w błąd nawet wybranych. Ale wy uważajcie. Uprzedziłem Was o wszystkim, a gdy minie czas ucisku, nastąpi zaćmienie Słońca, Księżyc także zgaśnie. Potem gwiazdy zaczną spadać z nieba i rozprzęgną się moce kosmiczne. Wtedy wszyscy zobaczą, jak Syn Człowieczy pełen mocy i majestatu przychodzi otoczony chmurami. Wyślę wtedy aniołów, aby zgromadzić swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi po kraniec nieba. Zwróćcie uwagę na przypowieść o figowcu. Gdy pokażą się świeże pędy i puszczą listki, wiecie, że zbliża się lato. Tak samo wy, gdy zobaczycie te wydarzenia, poznacie, że to jest już blisko u progu. Zapewniam Was, że wszystko to nastąpi, zanim wymrą ludzie tego pokolenia. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Nikt jednak nie wie, kiedy nadejdzie ten dzień i godzina. Nawet aniołowie z nieba, ani syn, wie tylko ojciec. Uważajcie więc i bądźcie czujni, bo nie wiecie, kiedy wybije ta godzina. Jest to tak, jak z tym człowiekiem, który przed odjazdem powierzył swój majątek podwładnym, dał pełnomocnictwa i każdemu wyznaczył zadanie, a odźwiernemu kazał czuwać. Bądźcie i wy gotowi, bo nie wiecie, kiedy wróci Pan domu, czy wieczorem, czy o północy, o pianiu koguta, czy nad ranem, bo może wrócić niespodziewanie i zaskoczyć was we śnie. A to, co do was mówię, mówię do wszystkich. Bądźcie czujni. Za dwa dni zaczynały się święta paschy i prześnego chleba. Arcykapłani ze znawcami prawa zastanawiali się, jak podstępem uwięzić i zabić Jezusa. Byle tylko nie w święta, mówili, żeby wśród ludzi nie wywołać rozruchów. Tymczasem Jezus zatrzymał się w Betanii u Szymona, którego nazywano trendowatym. Gdy spoczywał przy stole, zjawiła się tam kobieta z alabastrową amforą bardzo drogiego balsamu, z prawdziwego nardu. Rozbiła amforę i namaściła mu głowę. Niektórzy z obecnych oburzali się. Po co tak marnować ten balsam? Można go było przecież sprzedać za więcej niż trzysta denarów i rozdać biednym. Mieli jej to za złe. Jezus jednak powiedział: Dajcie jej spokój. Dlaczego sprawiacie jej przykrość? Zrobiła przecież dla mnie coś dobrego. Biednych zawsze macie u siebie i możecie ich wspierać, kiedy chcecie, a mnie nie zawsze będziecie mieli. Ona zrobiła to, co trzeba. Zawczasu przygotowała moje ciało do pogrzebu. Zapewniam Was, że pamięć o tym przetrwa. W każdym zakątku Ziemi, dokąd tylko dotrze ta dobra nowina. Wtedy jeden z dwunastu, Judasz z Kariotu, poszedł do darcy kaplanów, aby go wydać w ich ręce. Oni bardzo się z tego ucieszyli. I obiecali mu dobrze zapłacić. Odtąd szukał okazji do zdrady. W pierwszym dniu świąt prześnego chleba, gdy składano ofiarę z baranka paschalnego, uczniowie zapytali: Dokąd mamy pójść, aby przygotować ci wieczerzę paschalną? Wysłał wtedy dwóch uczniów z takim poleceniem: Idźcie do miasta, gdy spotkacie człowieka niosącego dzban wody, Pójdźcie za Nim. On wejdzie do domu, a Wy powiecie gospodarzowi: Nauczyciel pyta, gdzie jest ta izba, w której ma spożyć z uczniami wieczerzę paschalną. Wysłał wtedy dwóch uczniów z takim poleceniem: Idźcie do miasta. Gdy spotkacie człowieka niosącego dzban wody, pójdźcie za Nim. On wejdzie do domu, a Wy powiecie gospodarzowi: Nauczyciel pyta, gdzie jest ta izba, w której ma spożyć z uczniami wieczerzę paschalną. Wtedy on pokaże wam obszerną Izbę na piętrze, gotową na przyjęcie gości. Tam przyrządzicie dla nas wieczerze. Uczniowie poszli do miasta i przekonali się, że było tak, jak Jezus powiedział. Przygotowali więc wieczerzę paschalną. Gdy zapadł wieczór, przyszedł tam Jezus w gronie dwunastu. Podczas wieczerzy powiedział — Oświadczam wam, że jeden z was mnie zdradzi i to ten, kto zasiadł ze mną do stołu. Przygnębieni tym uczniowie zaczęli mówić jeden przez drugiego — To chyba nie ja. — Na to Jezus. — To jeden z dwunastu. Ten, który sięga razem ze mną do półmiska. Syn człowieczy wprawdzie odchodzi, ale co za los tego człowieka, który zdradzi syna człowieczego? Bodaj by się taki nie narodził. W czasie wieczerzy Jezus wziął chleb, podziękował Bogu, dzielił, rozdawał uczniom i mówił: Bierzcie. To jest moje ciało. Potem wziął kielich, podziękował Bogu, podał im i wszyscy z niego pili. Wtedy tak powiedział: To jest moja krew, krew przymierza przelana za wielu ludzi. Zapewniam Was, że już nie będę więcej pił tego wina, aż do dnia, kiedy znowu będę je pił. W Królestwie Bożym. Potem zaśpiewali psalm i poszli na górę oliwną. Tam Jezus powiedział, wszyscy się załamiecie, bo Pismo mówi, uderzę pasterza, a owce rozbiegną się na wszystkie strony. Ale gdy już wstanę z grobu, jeszcze przed wami będę w Galilei. Na to Piotr, choćby nawet wszyscy się załamali, ja się nie załamię. A Jezus, zapewniam cię jeszcze tej nocy zanim kogut dwa razy zapieje ty trzy razy oświadczysz że mnie nie znasz on jednak tym bardziej zapewniał choćbym miał zginąć razem z tobą niczego takiego nie powiem to samo mówili inni Potem poszli do ogrodu Getsemane. Tam Jezus powiedział do uczniów: Usiądźcie tutaj, a ja pójdę się modlić. Wziął ze sobą tylko Piotra, Jakuba i Jana. Ogarnął go wielki niepokój i lęk. Powiedział więc do nich: Ciężko mi na sercu i tak już będzie do śmierci. Zostańcie ze mną i bądźcie czujnik. Odszedł jeszcze trochę dalej, patł na ziemię i prosił, aby ta chwila nie nadeszła, jeśli to możliwe. Modlił się: Abba, ojcze, ty wszystko możesz, oddal ode mnie ten kielich cierpienia, ale niech się stanie to, co ty chcesz, a nie to, co ja. Gdy wrócił i zobaczył, że śpią, powiedział do Piotra. — Szymonie, śpisz? Nawet przez godzinę nie mogłeś czuwać? — Nie śpijcie, ale mutlcie się, aby się nie załamać podczas wielkiej próby. Duch wprawdzie jest pełen zapału, ale ciało słabe. Jeszcze raz odszedł i modlił się tak samo. Gdy powrócił, zobaczył znowu, że śpią, bo oczy im się kleiły. Nie wiedzieli, co mu mają odpowiedzieć. Gdy wrócił po raz trzeci, powiedział: Wciąż śpicie i odpoczywacie? Już dość. Nadeszła ta chwila, kiedy syn człowieczy wpadnie w ręce złych ludzi. Wstawajcie, idziemy. Zbliża się ten, który mnie zdradzi. Właśnie gdy to mówił, nadszedł Judasz. Jeden z dwunastu razem z gromadą ludzi uzbrojonych w miecze i palki, wysłanych przez arcykapłanów i znawców prawa oraz Radę Najwyższą. A zdrajca ustalił z nimi taki znak: To będzie ten, którego pocałuje. Zabierzcie go i odprowadźcie pod eskortą. Zbliżył się do Jezusa i powiedział Mistrzu, i pocałował go. Tamci chwycili Jezusa i obezwładnili Go. Wtedy jeden ze stojących tam sięgnął po miecz, zadał cios słudze arcykapłana i uciął mu ucho. A Jezus powiedział do nich Przyszliście z mieczami i pałkami, żeby mnie uwięzić jak zbrodniarza. Co dzień przecież nauczałem was w świątyni, dlaczego wtedy nie ujęliście mnie? Tak, tak, musiało się spełnić to, co mówią pisma. Wtedy wszyscy opuścili go i uciekli. Tylko pewien chłopak, owinięty w prześcieradło na gołe ciało, szedł za nim. Gdy go chwycili, zostawił prześcieradło i nago uciekł. Potem zaprowadzili Jezusa do arcykapłana. Tam wszyscy już się zebrali. Arcykapłani, członkowie Rady Najwyższej i znawcy prawa. A Piotr szedł za nim w znacznej odległości, aż dotarł na dziedziniec pałacu arcykaplana, gdzie usiadł wśród służby i grzał się przy ognisku. Tymczasem arcykapłani i cała Rada Najwyższa szukali dowodów, aby wydać na Jezusa wyrok śmierci. Ale nie mogli ich znaleźć. Przychodziło wprawdzie wielu świadków, ale ich zeznania nie były zgodne. Stawali tacy, którzy zeznawali fałszywie, twierdząc: Słyszeliśmy, jak mówił: Tę świątynię zbudowano przez ludzi, ja zburzę, a w trzy dni zbuduję inną bez udziału człowieka. Ale i w tych zeznaniach nie byli zgodni. Wtedy arcykapłan wyszedł na środek, i postawił Jezusowi pytanie: Dlaczego nic nie mówisz? Zeznania tych ludzi świadczą przeciw tobie. On jednak milczał. Nie odpowiedział ani słowa. Arcykapłan zapytał więc jeszcze raz: Czy ty jesteś mesjaszem? Synem błogosławionego? Tak, to ja. Odpowiedział Jezus. Zobaczycie. Jak syn człowieczy siedzący po prawicy wszechmocnego będzie wśród obłoków schodził z nieba wtedy arcykapłan rozdarł swoje szaty i zawołał czy trzeba nam jeszcze świadków słyszeliście to bluźnierstwo jakie jest wasze zdanie wtedy wszyscy orzekli że zasługuje na śmierć niektórzy zaczęli na niego pluć Potem zasłonili mu twarz i bili go wołając Teraz prorokuj. Strażnicy także go policzkowali. Przez cały ten czas Piotr siedział na dziedzińcu. Przyszła tam dziewczyna ze służby kapłana. Widząc Piotra przy ognisku, przyjrzała mu się i powiedziała: Ty też byłeś z tym nazarytańczykiem Jezusem. Ale on zaprzeczył. Nie wiem, ani nie rozumiem, o czym mówisz. Potem wszedł do sieni. W tej samej chwili zapiał kogut. Dziewczyna znowu go zobaczyła i zaczęła mówić do tych, co tam stali: To jeden z nich! Piotr znowu zaprzeczył. Po chwili ci, co tam stali, powiedzieli: Rzeczywiście jesteś jednym z nich, bo też jesteś Galilejczykiem. Ale on zaczął się zaklinać i przysięgać: Nie znam tego człowieka, o którym mówicie. Zaraz kogut zapił po raz drugi. I Piotr przypomniał sobie słowa Jezusa: „Zanim kogut dwa razy zapieje, ty trzy razy oświadczysz, że mnie nie znasz”. I nagle się rozplakał. Wcześniej rano cała rada najwyższa arcykapłani, starzyzna i znawcy prawa, po naradzie kazała Jezusa związać i przekazać Piłatowi. Piłat zapytał go, czy ty jesteś królem Żydów? Tak jest, jak mówisz, odpowiedział Jezus. Wtedy arcykapłani wysunęli przeciw niemu cały szereg zarzutów. Piłat więc znów zapytał. Nic na to nie powiesz? Widzisz przecież, jakie ci stawiają zarzuty. Lecz Jezus już nic nie odpowiedział, aż się Piłat dziwił. Z okazji świąt Piłat zazwyczaj zwalniał jednego więźnia, o którego prosili. Wśród więźniów ukaranych za zabójstwo podczas rozruchów był jeden, którego nazywano Bar Abba. Wtedy tłum zaczął domagać się od Piłata, by jak zwykle Skorzystał z prawa łaski. Piłat zaś odpowiedział, Jeśli chcecie, to wam uwolnię króla Żydów. Wiedział jednak, że arcykapłani wydali Jezusa z nienawiści. Tymczasem arcykapłani podjudzali tłum, żeby im raczej wypuścić barabę. Wtedy Piłat odezwał się jeszcze raz. A co mam zrobić z tym człowiekiem? Którego nazywacie królem Żydów, tłum wrzeszczał, ukrzyżuj go. Piłat zapytał, a cóż on złego zrobił? Ale oni jeszcze głośniej krzyczeli: Ukrzyżuj go. Wtedy Piłat chcąc zaspokoić żądania tłumu, zwolnił Bar Abbe, a Jezusa kazał wysmagać biczami i ukrzyżować. Żołnierze odprowadzili Jezusa na dziedziniec pałacu, to jest do pretorium, i wezwali tam cały oddział wojska. Potem ubrali Jezusa w czerwony płaszcz, nałożyli mu cierniowy wieniec i zaczęli go pozdrawiać. Cześć Tobie, Królu Żydów! Bili go także trzciną po głowie i pluli na niego, a padając na kolana, nisko mu się kłaniali. Gdy się już dość nadrwili, zdjęli z niego czerwony płaszcz, ubrali go w jego własną szatę i poprowadzili na ukrzyżowanie. W tym czasie wracał właśnie z pola Szymon z Cyrenajki, ojciec Aleksandra i Rufusa. Zmusili go więc, aby niósł krzyż Jezusa. Kiedy już przyprowadzili Jezusa na miejsce straceń zwane Golgota, co znaczy czaszka, podali mu wino z odurzającą domieszką miry, ale go nie tknął. Przybili go więc do krzyża. I zaczęli losować, komu przypadną jego szaty. Gdy go ukrzyżowali, była godzina dziewiąta rano. Sporządzono też napis z uzasadnieniem wyroku: Król Żydów. Obok Jezusa powieszono na krzyżach dwóch przestępców jednego po prawej, a drugiego po lewej stronie. Tak wypełniła się zapowiedź pisma zaliczono go do zbrodniarzy przechodnie ubliżali mu wyśmiewali się z niego i drwili hej ty co burzysz świątynię i w trzy dni stawiasz ją na nowo ratuj się zejdź z krzyża arcykapłani i znawcy prawa także kpili sobie z niego patrzcie innych ratował a siebie uratować nie może to ma być mesjasz Król Izraela, niech teraz zejdzie z krzyża, zobaczymy, to uwierzymy, urągali Jezusowi także ci, co obok zawisli na krzyżach. Od godziny dwunastej do trzeciej po południu nad całym krajem zapanowały ciemności. O trzeciej po południu Jezus zawołał bardzo głośno, Eloi, Eloi. Lama Sabachtani, to znaczy, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił, niektórzy ze stojących w pobliżu słysząc to, mówili patrzcie, on wzywa Eliasza. Ktoś pobiegł i przyniósł gąbkę namoczoną w skwaśniałym winie, zatknął ją na trzcinę, przytknął mu do ust i powiedział, Poczekajcie, zobaczymy czy Eliasz przyjdzie go uwolnić, ale Jezus z głośnym krzykiem wydał ostatnie tchnienie. W tej samej chwili zasłona w świątyni rozerwała się od góry do dołu. A rzymski dowódca, który stał naprzeciw krzyża, widząc, że Jezus tak zakończył życie, powiedział ten człowiek był naprawdę synem Boga. Były tam także kobiety, które przyglądały się z daleka, wśród nich Maria z Magdali, Maria. Matka Jakuba Młodszego i Jozesa, a także Salome. To one towarzyszyły Jezusowi, gdy był w Galilei i dbały o Niego. Oprócz nich jeszcze wiele innych kobiet przyszło z Nim do Jerozolimy. W piątek pod wieczór, przed nastaniem sabatu, Józef z Arymatei, wybitny członek Rady Najwyższej, który także oczekiwał Królestwa Bożego, Zdobył się na odwagę i przyszedł do Piłata z prośbą o wydanie ciała Jezusa. Piłat zdziwił się, że Jezus już zmarł. Wezwał dowódcę oddziału i zapytał, jak dawno nastąpił zgon. Po wyjaśnieniach dowódcy pozwolił Józefowi zabrać ciało. Wtedy Józef kupił lniane płótno, zdjął ciało z krzyża. Owinął w płótno, złożył je w grobowcu wykutym w skalę, przytoczył kamień i zamknął otwór grobowca. A Maria z Magdali i Maria, matka Józesa, patrzyły, gdzie go pochowano. Gdy minął Sabat, Maria z Magdali, Salome i Maria, matka Jakuba, kupiły balsamicznych olejków aby namaścić ciało Jezusa Wcześnie rano w niedzielę tuż po wschodzie słońca szły do grobu i rozmawiały o tym kto pomoże im odsunąć kamień od wejścia do grobowca bo był bardzo ciężki Spojrzały w tym kierunku i zauważyły że kamień był już odsunięty Gdy weszły do środka Zobaczyły młodzieńca w białej szacie, siedzącego po prawej stronie, i bardzo się przestraszyły. A on przemówił do nich: Nie bójcie się. Szukacie Jezusa Nazaretańczyka, który został ukrzyżowany. Nie ma go tutaj. Wstał z grobu. Popatrzcie, to jest miejsce, gdzie go położono. Idźcie więc. I powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi, że jeszcze przed Wami będzie w Galilei. Tam się z nim zobaczycie, jak Wam zapowiedział. Wtedy one wyszły do głębi wstrząśnięte i przerażone, szybko uciekły od grobu, a ponieważ się bały, nic nikomu nie mówiły. W niedzielę, wcześnie rano, po zmartwychwstaniu, Jezus najpierw ukazał się Marii z Magdali, którą kiedyś uwolnił od siedmiu demonów. Ona to zaniosła tę wiadomość bardzo przygnębionym i zapłakanym Jego uczniom. Jednak nie uwierzyli jej, że Jezus żyje i że Go widziała. Następnie ukazał się w zmienionej postaci dwóm uczniom, którzy szli na wieś. Im także nie uwierzyli, gdy po powrocie o tym opowiadali. Później ukazał się jedenastu uczniom, gdy siedzieli przy posiłku, wypominał im wtedy brak wiary i nieczułość serca, bo nie uwierzyli tym, którzy widzieli go po zmartwychwstaniu. Potem powiedział im: Idźcie na cały świat i głoście wszystkim dobrą nowinę. Kto uwierzy i da się ochrzcić, będzie ocalony. Kto zaś nie uwierzy, będzie osądzony. Tym, którzy uwierzyli, będą towarzyszyły takie znaki: w moim imieniu będą ujarzmiać demony, mówić nowymi językami, a choćby nawet żmije brali do ręki lub trucizny się napili, nic im się nie stanie. A chorzy na których będą kłaść ręce wyzdrowieją gdy pan Jezus powiedział te słowa został wzięty do nieba i zajął miejsce po prawicy boga uczniowie zaś ruszyli w drogę by głosić wszędzie dobrą nowinę a pan działał przez nich i potwierdzał ich słowa cudownymi znakami To Ewangelia według świętego Marka.